Witam serdecznie. Chcieliście zobaczyć, jak rak konsumuje. No widzicie, tutaj rak marmurkowy. Woda nie jest przejrzysta, bo jak się daje jednak pokarm różne rybki, to tak to wygląda, ale też jak jest bardzo kryształowa, to wcale nie jest dobrze, bo to już przetestowane zostało. Widzicie, teraz widać, jak on sobie zajada. Kawałeczek ma boczku surowego. Niech nie mówcie, że lepiej dawać jeszcze inne karmy. Taki rak w naturze lubi boczek. Widzicie, jak tutaj otwór gębowy mu widać wyraźniutko. Fajnie sobie zajada. Jak odrywa po kawałku. Niesamowite. Tu widać bardzo dzisiaj wyraźnie, jak on pozuje wręcz, jak sobie je po kawałku. Wspaniale. Może uda nam się dłuższe sekwencje uchwycić, bo wiem, że są osoby, które lubią patrzeć na akwarium, chociaż nie mają, mają może inne rybki, ale lubią patrzeć też na innych. Jeszcze raz przypominam, nie zapomnij suba kanału, nie zapomnij suba kanału, nie zapomnij suba kanału. Serdeczności, pozdrowienia. Patrzymy dalej, co tam rak wyprawia. On tak będzie ucztować dosyć długo. I ładnie tutaj widzicie, jak sobie przebiera. Te raki marmurkowe mają szczypce mniejsze niż rak na przykład amerykański albo rak rzeczny. Te nasze polskie raki mają większe szczypce. A może to ja mam tylko taki model akurat mi się trafił. Że widzicie, jaki jest zadowolony. Ja co prawda włączyłem oświetlenie celowo w akwarium, bo to jest akwarium, które nie ma grzałek. Typowe takie środowiskowe, taki biotop polski. Tutaj wam pokażę właśnie, bo gdzie nie gdzie. Właśnie tu widać między innymi karasia. Ale wiadomo, że przestał rak chyba słyszy, jak zegar bije. Dlatego przestał konsumpcję. No wiadomo, raki bardziej aktywne są nocą, ale nocą znowu bardzo trudno jest sfilmować, żeby był super efekt. No tu mniej więcej widzicie, tam następny rak gdzieś w oddali się pokazał. One lubią sobie przekąsić. Sobie maszeruje raczek. O, raki czują, że jest coś do jedzenia. Jednak mają zmysł powonienia bardzo dobrze rozbudowany, ten aparat. I chętnie by coś przekąsiły. W każdym razie są w gotowości te raki. Zresztą widzicie, tutaj jeden nam zapozował. Tutaj jeden nam zapozował. Szyba jest brudna w tym miejscu, ale celowo dla galonojadów zostawiam takie strefy. Zresztą to jest naturalny pokarm. Wcale nie muszą być szyby. Mi tam nie zależy tak bardzo, żeby akwarium wyglądało idealnie. No może zobaczymy walkę raków. O jedzenie. Ten rak, co podchodzi, jest chyba trochę mniejszy, także rzadko się trafia taki układ, że przychodzi drugi rak. No zobaczymy, czy ten go przegoni, czy nie. Tam trzeci rak widzicie w tle. No jednak się nie odważył podejść do pokarmu.
Pozdrawiam serdecznie. Niedługo jeszcze te zapytania będą oczywiście live'y. Może uruchomię live'a na żywo też z akwarium, tylko tutaj jeszcze techniczne problemy są natury jakiejś kamerki podwodnej, ale to niedługo wszystko zorganizuję i będzie może live 24 na godzinę z akwarium. Także wiecie, jak to ja zawsze dużo piszę, mniej robię, a jeszcze mniej realizuję, ale będzie wspaniale. Pozdrawiam serdecznie. Nie zapomnijcie suba kanału Star TV. Rak podjął konsumpcję. On sobie to tak rozdrabnia. Tego później w akwarium dużo lata, takich różnych cząsteczek. Ale tak jak mówiłem, chciałem wam pokazać właśnie, bo rzadko kiedy się ten pokazuje aparat gębowy u raka. On to potrafi fajnie rozdrobnić, takie mięso. A nie każdy ma raki. Niektórzy się zastanawiają, czy zacząć hodowlę raków w swoim akwarium. Akwarium nie ma, nie musi być aż wielkie, natomiast tutaj jest 200 litrów, ale warto by było zastosować zawsze większe. Nie stosujcie takiego minimum, bo to nie ma sensu. Zawsze warto zastosować naprawdę duży jakiś zbiornik. Wtedy jest lepiej utrzymać wodę, bo przemiany nitryfikacyjne przebiegają dosyć stabilnie. Nie ma zachwiań azotowych wody. Wtedy możemy bardzo dużo sobie na dużo pozwolić. Możemy pozwolić na dłużej, żeby nic się nie działo w akwarium. Nie musimy ingerować, ono sam żyje własnym życiem. Oczywiście nie może być przerybione. Serdeczności, pozdrowienia. Star TV zapraszam. Już niedługo kolejne filmy. Jeszcze pozdrawiam i powodzenia dla hodowców rybek akwariowych, krewetek i raków. Hej.